Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie listopadowego Loot Gaminga. Moi drodzy, po raz pierwszy w historii mojego kanału mam do odpakowania zagraniczną paczkę i nie będzie to pierwszy i ostatni raz, ponieważ krótko mówiąc nawiązałem współpracę z firmą Loot Crate. Co miesiąc będę otrzymywał paczki od Loot Crate'a i będą to najprawdopodobniej właśnie Loot Gamingi, także bardzo mnie to cieszy, bo będą kolejne unboxingi na kanale. Ponadto ta współpraca nie ominęła również was, czyli widzów, i mam dla was kilka fajnych informacji. Jeżeli macie zamiar kupić sobie taką paczkę, to możecie kupić ją z mojego linku, który jest w opisie. I nie będę, słuchajcie, ukrywać, jeżeli kupicie paczkę z mojego linku, to dostanę za to kilka dolarów, także fajnie by było mieć te kilka dolców, wiadomo, potem może by było to wydać na jakiś fajny unboxing, znaczy kupić coś i zrobić z tego unboxing, także jeżeli macie w planach kupić sobie takiego Loot Gaminga, czy tam inną paczkę z serii Loot, to zachęcam do kupienia jej z mojego linku. Aha, i żeby nie było, nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów. Ponadto, jeżeli chcecie sobie kupić taką paczkę trochę taniej, to zachęcam do wpisania kodu ASASYN08. Upoważnia was on do zniżki o wartości 10%. Okej, chyba wszystko powiedziałem, także nie przedłużając, zaczynamy odpakowanie. Jak widzicie, jest również świąteczne tło i oczywiście mam na sobie sweterek świąteczny. Jeżeli nie wiecie, co to za sweterek, to polecam obejrzenie setnego unboxingu i wtedy dowiecie się co i jak. Dobra, odpakowujemy sobie, słuchajcie, tego Loot Gaminga w takim razie. Pięknie. I uwaga, otwieramy. Powiem wam, że jaram się niesamowicie. I nie pamiętam dokładnie, jaki był temat tej paczki, także zobaczymy. Okej, dobra. I co mamy w środku? Co to jest? Może najpierw to coś. Co to jest, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Coś z Capcomu, Loot Crate Exclusive. Z jakiej to jest gry, czy coś? Nie wiem. Dobra, otwórzmy. I co to jest? Wow. To jest jakaś figurka, czy coś? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tak, słuchajcie, to jest jakaś taka mini figurka. Znaczy, no nie taka mini. Coś takiego. Nie mam pojęcia, z czego to jest. Naprawdę. Tak to wygląda. Nie wiem, z jakiego jest materiału, ale jest naprawdę dość fajna ta rzecz. Czekajcie. Made in China i licencjonowana rzecz Capcomu. No fajnie, tylko nie wiem, z czego to jest. Odkładamy na razie to sobie na bok. Lecimy dalej. Co mamy jeszcze w tej paczuszce? Dragon Age. Figureczka. Loot Gaming Exclusive. Mamy różne do wyboru. No powiem wam, że nie są to moje klimaty. Dragon Age i tak dalej. No ale zobaczmy, co mamy tutaj. Ogólnie powiem wam, że wszelkie unboxingi Loot Crate'ów i tym podobnych rzeczy oglądałem zawsze na kanale Arenda.tu. No i oczywiście dalej będę to robić. Ale bardzo fajnie, że ja również mogę robić tego typu unboxingi. Okej. I w środku mamy figureczkę jakąś. Okej. I proszę bardzo, mamy taką oto postać. W Dragon Age'a nie grałem, więc nie mam pojęcia, kto to jest. Sama figurka, no taka bym powiedział średnia, powiem wam szczerze. Coś jeszcze mamy do tej postaci, także zobaczmy, co to takiego jest. Uwaga, uwaga, co to jest, moi drodzy? Jakiś tam dodatek. Nie wiem. Proszę bardzo, trzymaj to sobie tutaj. O, w taki oto sposób. Także mamy taką figureczkę z Dragon Age'a. Jeżeli wiecie, kto to, to napiszcie. Chociaż czekajcie, tutaj mamy cały rozkład tego wszystkiego i to jest chyba ta postać. Morrigan, tak? Czy to ona? Chociaż nie, czekajcie, to nie jest chyba Morrigan. To jest taka postać. Halo, kto to jest? Nie no, moi drodzy, to jest Morrigan, także tak to wygląda. Jest figureczka kolejna. Odkładam ją sobie na bok i lecimy dalej. Kolejna rzecz. Wow, pusto. Coś wyleciało, chyba nie, czekajcie. Tutaj mamy przypinkę. Aha, Mythic, tak? Tak to się wymawia? Nie wiem. Loot Gaming, oczywiście mamy sobie tutaj przypineczkę. Tak wygląda.
Piękna jest, powiem Wam szczerze. Super. Odkładamy na bok. Lecimy dalej. Koszulka oczywiście standardowo. Koszulka jest z Assassin's Creed'a. Bardzo fajnie. Zobaczmy, co to jest za koszuleczka, jak ona wygląda. Wow, słuchajcie, to nie jest koszulka. No to ładnie. Słuchajcie, jest to... Znaczy, to jest koszulka, ale na długi rękaw. Zobaczcie, to jest długi rękaw. Bardzo fajnie. I słuchajcie, to jest chyba koszulka z filmu Assassin's Creed, z tego co mi się kojarzy. Chociaż pewny nie jestem. No i sama koszuleczka, powiem Wam, że jest całkiem zacna. Niebieska, z takimi czarnymi wstawkami. Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę jeszcze tutaj. Assassin's Creed Black Flag, czyli to nie jest z filmu. Jest to z Black Flaga, rozmiar M. Bardzo fajnie. Ponieważ powiedziałem, że to jest z filmu, bo pamiętałem na stronie Loot Gaminga, że tam było coś z filmu Assassin's Creed, także dlatego tak powiedziałem. Okej, okay, jest koszulka na długi rękaw z Asasyna. Bardzo fajnie, odkładamy. I słuchajcie, chyba jeszcze mamy tylko jedną rzecz w tej paczce. Chociaż nie, czekajcie, coś jeszcze mamy tutaj. Co to jest? Castlevania. Jest to taki, nie wiem, czekajcie. Słuchajcie, myślałem, że to jest taki metalowy piórniczek. A to jest... miecz. Taki oto. Zobaczcie. Mieczyk z Castlevanii. No powiem Wam, że tak, ogólnie nie moje klimaty, jeżeli chodzi o tą paczkę. Assassin's Creed tylko był spoko, jak na razie. W sensie chodzi mi o klimaty i tak dalej. Mieczyk bardzo fajny. Bardzo fajny gadżet. Castlevania. Loot Gaming Exclusive. No fajnie, fajnie. Coś takiego. Odkładamy i mamy, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. W środku już nic nie ma. Oczywiście, jak wiecie albo i nie wiecie, jak odwrócimy tą paczkę, to będziemy mieli coś takiego. Może to na koniec zrobię, zobaczymy. Mamy jeszcze, słuchajcie, plakat. To sobie odłożę na bok. I teraz zobaczymy plakat. I zobaczymy, czy mamy wszystkie elementy i tak dalej. Wow. Słuchajcie, plakat nie mieści mi się w kadr, ale wygląda mniej więcej tak. Zobaczcie. Loot Gaming, bardzo fajnie. Odwracamy ten plakacik. Wow. No i słuchajcie, lecimy od samego dołu. Mamy coin pin oczywiście. Mamy mieczyk i to jest, słuchajcie, do otwierania listów ten mieczyk z Castlevanii. Bardzo okej. Dalej mamy... Co? Co? Jaki drop? Halo, znaczy jaki dron? A, 5 zwycięzców, coś tam, tak? Nie wiem, o co chodzi. Nie miałem żadnego drona, o co chodzi. Dalej, słuchajcie, tutaj mamy Okamiden figurkę. Nie mam pojęcia, z czego to jest, naprawdę. Nie mam pojęcia, no bo zapewne z takiej gry, czy tam filmu, nie wiem, z czego to jest, naprawdę. Mamy figureczkę z Dragon Age'a oczywiście. Jest również koszulka z Assassin's Creed. Taka bluzka, bardziej bym powiedział. I czekajcie, moment, ponieważ to mi się nie mieści w kadr i za bardzo nie mogę Wam tego pokazać. Czekajcie. Tutaj mamy tego drona jeszcze pokazanego. Dron i tu jeszcze są okulary chyba, czy coś? Nie wiem. W każdym razie tak to wszystko wygląda. No i cóż, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o to odpakowanie. Czekajcie, złożę sobie ten plakat. Okej, słuchajcie, złożyłem sobie plakat, poustawiałem wszystkie te elementy z tego Loot Crate'a i przy okazji również złożyłem sobie samo pudełko na drugą stronę i powiem Wam, że wygląda naprawdę obłędnie. Czekajcie, jakby Wam to pokazać. Pokażę Wam może na koniec materiału, jak to wszystko wygląda. Naprawdę wygląda to cudownie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tego Loot Gaminga, to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, jak oceniacie takiego Loot Crate'a. W sumie to Loot Gaminga i czy macie w planach zakupić dla siebie taką paczkę. Niestety listopadowego tematu kupić już nie możecie, ale możecie za to zamówić sobie temat grudniowy, a jest to temat Kosmos, który jest promowany m.in. najnowszym Mass Effectem, czyli Andromeda, oraz grami Destiny, Ratchet & Clank oraz XCOM 2. Ponadto jeżeli chodzi o Loot Gamingi, to jeżeli coś jest czymś promowane, to z tego właśnie będą gadżety. Także w grudniowym Loot Gamingu będą gadżety z nowego Mass Effecta, z XCOM 2, Ratchet & Clank oraz Destiny. Jeżeli chodzi o ocenę tej paczki, no to moim zdaniem w skali od 1 do 5
mogę to ocenić na taką dość średnią trójeczkę, ponieważ no nie za bardzo ta paczka trafiła w moje klimaty. Natomiast w kwestii samych gadżetów to nie będę narzekał, ponieważ wykonanie jest naprawdę bardzo fajne, tylko po prostu nie podpasował mi temat. Na koniec krótkie przypomnienie, jeżeli macie w planach zakupić jakąś paczkę z serii Loot, to wystarczy, że wpiszecie kod ASASSIN08 i wartość takiej paczki zostanie Wam obniżona o 10%. No i również polecam Wam skorzystanie z mojego linku, który jest w opisie. I cóż, i to tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć. Aha, jeszcze na koniec słuchajcie, sama paczka, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę niesamowicie. Zajebicie ta skrzyneczka teraz wygląda. Loot Gaming. Super. Z tyłu tak. Ekstra, naprawdę. Powiem Wam, że zajebicie to wszystko wygląda. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych unboxingach i cześć.